Cześć, tu Ernest, a za nami przedostatnia aktualizacja tego sezonu. Okazała się ona być pełna ekscytujących nowości, o których musicie wiedzieć. Zacznijmy od zmian na wyspie. Wykrzywione wieże. Wydaje się, jakby ich wielki powrót wydarzył się wczoraj, a już wyglądają jak petarda po wybuchu. W wyniku eskalacji tego zgrzytu straciliśmy nawet żółty domek. Przynajmniej piłka do nogi jest cała. Co zabawne, w styczniu Fortnite wstawił posta na Twitterze z groźbą, że jeśli Klombo coś się stanie, to zlikwidują całe Tiltedy. W marcu na start sezonu drugiego Klombo zniknął. Twórcy gry musieli po prostu dotrzymać słowa. Nie trzeba będzie się jednak już tak długo martwić. Dwa tygodnie temu na wyspę wróciły malinki Klombo. W tym tygodniu zaś Klombo otrzymał w plika gry nową animację tańca, którą znamy dzięki Peku. Ponadto w ramach zapowiedzi jego powrotu w trzech punktach na terenie pustynnym pojawiły się śpiące Klombo. Odwiedźcie je zanim się przebudzą, aby wykonać sekretne wyzwanie za 10 koła PD. Z wycieków od Kumara za to dowiedzieliśmy się również, że sterowiec, który blokuje słońce wykrzywionym wieżom, wkrótce rozbije się w zalewie zdobyczy. Rozbity sterowiec, podobnie jak w innych miejscówkach, zostanie ozdobiony skrzynkami. Wtedy wykrzywione, a przynajmniej to co z wykrzywionych zostało, złapie trochę słońca i zostanie przejęty przez siódemkę. Wróćmy jeszcze na chwilę do zalewu, bo szykuje się tu coś niepokojącego. Początek w 8 tygodniu wyzwań wyśle nas w tą lokalizację, aby zbadać zaburzenia energii przy użyciu plecaka z czujnikiem. Przesłuchałem wiadomość od Paradygmat. Jeśli ma rację, jeśli naprawdę wykryła zaburzenia energii o tej sygnaturze, mamy poważny problem. Weź plecak z czujnikiem i ruszaj do zalewu zdobyczy. Sprawdź, czy ma rację, czy... oby się myliła. Mam jeden. Niedobrze. Mamy kłopoty. Ogromne kłopoty. Do tego dochodzi fakt, że Jonesy w poprzednich tygodniach przy okazji wypatrywania tajemnic urojonego reżimu wspomniał o ich zespole zagłady. Nie powinno to nikogo zaskoczyć, ale zarząd UR uwielbia machiny zagłady. Mają u siebie nawet zespół zagłady. Mamy przecieki, że trwa produkcja jednej z machin zagłady UR. Krążą teorie, że te zaburzenia energii powoduje ich nowa machina zagłady. Mieliśmy już okazję zobaczyć machiny zagłady UR w akcji w sezonie drugim rozdziału drugiego. Wtedy zbudował ją Midas, kiedy pracował dla UR. Tamta machina przez tygodnie wchłaniała energię burzy, aby następnie ją odeprzeć i zatrzymać pętlę. I kto wie, do czego tym razem posłuży. Wiemy jedno, UR łatwo nie odpuści. Dalej w temacie zmian na wyspie, to zobaczmy co u Bananka. O-o. To nie wygląda dobrze. Dla niewtajemniczonych Bananek w tym sezonie miał kilka zadań bojowych od strony rebeliantów. Dzięki swoim ruchom awansował do rangi agenta polowego i od razu spartolił swoją robotę, zostawiając ściśle tajne informacje w złym miejscu, przez co przejął je urojony reżim. Bananek został zdegradowany z powrotem do roli kierowcy. Usiadł za kółkiem lodziarni i ją rozbił. Dwa tygodnie później, czyli dwa tygodnie temu, pozbierał się i był gotów znów wyruszyć w drogę. Już wiecie, jak to się skończyło. Bananku, jak bardzo cię uwielbiamy, lepiej już nie siadaj za kółkiem, bo przez ulicę próbuje przejść kamienna rodzina. Z nią też wiąże się ciekawa historia. Pod koniec rozdziału pierwszego wyspa opowiedziała historię kamiennej pary, która wspólnie pokonała ciężką drogę, aby finalnie założyć piękną rodzinę, adoptować psa i żyć długo i szczęśliwie na swojej małej farmie pod wulkanem. W rozdziale drugim słuch po nich zaginął. Okazało się, że utknęli głęboko pod ziemią po drugiej stronie i dopiero w tym sezonie udało im się wygrzebać. Obecnie są w drodze na kolejną przygodę z, miejmy nadzieję, szczęśliwym zakończeniem. To nie wszystkie nowe sekrety wyspy, ale teraz sobie zróbmy przerwę na zmiany w rozgrywce. Oto wiadomość od twórców gry. W aktualizacji 20.30 zaktualizowaliśmy balans obrażeń zadawanych przez wszystkie strzelby. Dzięki temu większość trafień będzie zadawała większe obrażenia, w tym trafienia w głowę. Strzelby otrzymały też ograniczenie maksymalnych obrażeń, co wpływa na maksymalne obrażenia, jakie można zadać jednym trafieniem. W efekcie tych zmian żadna ze strzelb, z wyjątkiem oddechu smoka, nie jest w stanie zlikwidować gracza z pełnym zdrowiem i osłoną. Na przykład maksymalne obrażenia legendarnej pompki to teraz 185. Tak samo w przypadku legendarnej pompki, która teraz jest w grze. W zamian strzelby powinny zadawać więcej obrażeń przy okazji mniej celnych strzałów, kiedy pojedynek i tak wymagałby kilku trafień. Innej ciekawej zmiany doczekały się lamy. Od tej aktualizacji, jeśli nie zdążymy złapać lamy, to po zniknięciu zostawi po sobie szczelinę, której możemy użyć. Fajne.
Warte uwagi też jest to, że skarbce siódemki zostały w końcu z powrotem aktywowane. We wszystkich posterunkach siódemki znajdziecie stację fundowania helikopterów. Gdy helikopter otrzyma już 100% funduszy, to będziemy mogli wznieść na nowe wyżyny. Na tablicy trafią jeszcze balony i bańkosłony. Niedługo będziemy mogli zafundować powrót jednego z tych przedmiotów na następnym głosowaniu. W oddali na niebie za to można dostrzec Gwiezdnego Niszczyciela. Z okazji Dnia Gwiezdnych Wojen rozpoczął się nowy event Fortnite. Na przestrzeni następnych 2 tygodni na polu bitwy będzie można napotkać szturmowców, którzy tym razem nie atakują w swoich mini-obozowiskach. Luzem i w skrzynkach będą pojawiać się ich blastery z nieskończoną amunicją i miecze świetlne. Tak jak kiedyś, miecze świetlne posłużą do ataku, ale również i obrony, co jest przydatne w trybach bez budowania. W tym roku twórcy gry dodali nowy wariant miecza świetlnego, Obi-Wana Kenobiego. 27 maja wychodzi serial poświęcony tej postaci. Ponadto, na końcu zwiastuna tego eventu, prawdopodobnie, a raczej nawet na 100%, widzimy skrawek Obi-Wana Kenobiego. No to niedługo wejdzie jako skin. Nie mogę też nie wspomnieć o wyzwaniach Gwiezdnych Wojen. Za każdy z nich dostajemy punkty doświadczenia, a za ukończenie 5 ikonę sztandaru. Wracając do ciekawostek, Fortnite zebrał 144 miliony dolarów na pomoc humanitarną dla Ukrainy. Wraz z tą aktualizacją w geście dalszego wsparcia postawili na pustynnym terenie kontenery ułożone we flagę z barwami narodowymi Ukrainy. Dzisiaj, w czwartek, dodali tu kolejny kontener i teraz chyba po prostu już bawił się w Tetrisa. Poza tym PlayStation Grenade zauważył, że na pustynnym terenie, w miejscu nasyconym kaktusami, ktoś podlicza tygodnie sezonu pachołkami. 2 tygodnie temu, w 5 tygodniu sezonu, było tu zawieszonych 5 pachołków. Dzisiaj jest ich tutaj 7. W Daily Bugle na parterze spaceruje sobie teraz Doctor Strange, a pan Ciacho wrócił do swojej myślanej stodoły. Kamieniste kino zostało odbite przez siódemkę i przy okazji twórcy gry naprawili flagi siódemki. Przed tą aktualizacją z jakiegoś powodu siódemka miała flagę EGO, która była organizacją UR. Rzućmy okiem na mniejsze przecieki. In the Shade dał znać, że twórcy gry pracują nad nowym przedmiotem wykorzystującym mechanikę huśtawki w wyrzutni pajęczyn Spidermana. W dniu premiery pierwszej części nowego komiksu Fortnite Marvel Zero War, czyli 8 czerwca, Miles Morales stanie ramię w ramię z postaciami z Fortnite. Możliwe, że wraz z wejściem jego skina powróci wyrzutnia pajęczyn w nowym wydaniu. FireMonkey za to doszukał się wzmianki o nowym oznaczeniu obiektu, który na polski dosłownie tłumaczy się sadzonka rzeczywistości. Kojarzy mi się to z tymi oknami do innych rzeczywistości z rozdziału drugiego. Punkt zerowy niedługo wróci na scenę, co wiemy z m.in. opisu nadchodzącego komiksu Fortnite Marvel. Punkt zerowy zawsze idzie w parze z destabilizacją rzeczywistości i różnymi portalami. Określenie sadzonka rzeczywistości pasuje to też z uwagi na to, że punkt zerowy po rozkwitnięciu wygląda dosłownie jak kwiat. Poza tym Fortnite w artykule o nowościach w trybie kreatywnym ujawnił przedwcześnie przez pomyłkę wygląd skina Wandy z Marvela, która powinna wejść do sklepu już w ten weekend z okazji premiery filmu Doctor Strange in the Multiverse of Madness. W plikach gry pojawił się również skin finalnego członka siódemki, Reżim, siostry urojonej. Powinna ona niedługo wejść do sklepu i być może będzie limitowana, tak jak Paradygmat, która do dziś, po 2,5 latach, nie wróciła do sklepu. Do zestawu Reżimu dodano jeszcze ekran wczytywania, na którym widać, jak ukrywa się przed Dr. Sloan i jej pomagierami. Co ciekawe, Sloan trzyma tutaj to samo urządzenie, którym wyłączyła wszystkie budowle na zwiastunie tego sezonu. Hologram należy do jakiejś tajemniczej budowli, która według niektórych przypomina część Narzędzia Zagłady. Inną możliwością jest hologram Wieży UR, całkowicie nowej miejscówki, która według niewielkich wycieków może kiedyś pojawić się w grze. Kontrastując do reżimowej, pojawiła się Pantera. To agentka UR, której zadaniem jest przeniknięcie do siódemki. Co zabawne, jedna z wersji wizjera Pantery ma nazwę U. Pomyślałem, że warto o tym wspomnieć. Dalej, innym nowym skinem jest Zuri. Wygląda nieźle. Jest jeszcze Blackout. Amara jest remiksem Lux z 8 sezonu rozdziału 1. Amara wejdzie w pakiecie za prawdziwe pieniądze. W zestawie z tym skinem będą jeszcze proste wyzwania, za wykonanie których do zgarnięcia będzie 1500 fodolców. Cena pakietu jest na razie nieznana. Pojawiło się nowe malowanie, które designem przypomina Mistrza Łowów. Co ciekawe, ma ono plakietkę przedmiotu do odebrania na Xboxie. Nie da się jeszcze tego zdobyć, ale możliwe, że będzie to nagroda tylko dla graczy na Xboxach. I kto wie, może skin postaci również. To malowanie i lotnia za to mają plakietkę przedmiotów do odebrania na PlayStation. Tego też jeszcze nie da się zdobyć. Przy okazji opis tej lotni potwierdził teorię o tym, że osobliwość to paradygmat. Co dziwne, dodano jeszcze plecak i malowanie do zestawu, uwaga, bananka śpiocha. Jest malowanie, plecak, ale samego bananka jeszcze nie.
Jeszcze nie. To Graffiti też ma być za darmo, ale chyba dla wszystkich. Przy okazji skinów dodam jeszcze, że posiadacze skina plażowej Julki mogą ją zwrócić z powodu zmian w jej wyglądzie. Zapoznajmy się jeszcze z pakietem zadań awansu rycerza Omega, który zawitał dzisiaj do sklepu. W cenie 1200 fałdolców otrzymujemy epicki strój i dostęp do wyzwań, za wykonanie których są dodatkowe skiny i aż 28 poziomów karnetu. Zadania awansu są dostępne od premiery pakietu do końca tego sezonu. Jednak pakiet można kupić kiedykolwiek i zadania wykonać kiedykolwiek przed końcem sezonu. Po zakończeniu sezonu nagrody znikną. Każde z zadań wymaga zebrania żetonu awansu ukrytego na wyspie. Za ukończenie wszystkich zadań danego tygodnia odblokujecie nową nagrodę kosmetyczną. Łącznie dostępne będą 4 nagrody. Zadania są bardzo proste i pamiętajcie, że klikając je, ujawniają wam się dokładne lokalizacje żetonów. No jak już mówiłem, to jest mega proste. Chica to kolejna twórczyni, która dołączy do serii ikony Fortnite. Zestaw ikony Fortnite Chica będzie dostępny w sklepie od soboty 7 maja. Ci z was, którzy wyśladują z niecierpliwością, by jak najszybciej zdobyć jej strój i plecak, mogą wziąć udział w Chica Cup w czwartek 5 maja. Turniej odbędzie się w formacie duo zero budowania. Za zdobycie 8 punktów otrzymamy graffiti i ponadto w regionie Europy 1800 najlepszych par zdobędzie jej strój i plecak. Można zgarnąć jeszcze jedno graffiti, kurczaczka. Wszyscy widzowie, którzy od godziny 16 6 maja do godziny 4.00 9 maja obejrzą w sumie przynajmniej godzinę transmisji Fortnite na Twitchu, odblokują graffiti. Pamiętajcie, aby zlogować się na Twitchu i upewnić się, że wasze konta Twitch i Epic Games są połączone. I to na razie tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym!